Cześć, to Kajla. Jak zapewne wielu z Was wie, moją ulubioną formą aktywności artystycznej jest tworzenie art journali, a w tych art journalach jedną z moich najulubieńszych technik jest technika dekupażu, kiedy naklejam na strony serwetki. Wielu z Was wie, jeśli oglądacie moje hole zakupowe, że mam kompletnego fioła na punkcie serwetek i kupuję ich więcej niż pozwala na to zdrowy rozsądek. A tymczasem do serwetek dołączyły również papiery typu collage paper. I są to papiery, które nie są kupowane w sklepach, w każdym razie nie w całości, ale które drukuję sobie w domu sama na bibułce. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak to się robi. Jeżeli chodzi o bibułkę, odkryłam ją już jakiś czas temu. Bibułę z opakowań, na przykład jeśli kupujemy w sklepie buty i one są zawinięte w bibułę, brałam do domu, rozprostowywałam i stemplowałam na nich różne rzeczy, na przykład tutaj jest nastemplowany napis. To pozwalało mi urwać kawałek bibuły z napisem i dołączyć gdzieś na stronie. Bibułka jest na tyle cienka, że bardzo ładnie wtapia się w tło, ona jest prawie tutaj niewidoczna, że to jest oddzielny kawałek papieru i dzięki temu mogłam używać na przykład kawałka stempli. Ten stempel z napisami jest dosyć duży, bo jest aż taki. Jeżeli nie chciałam stemplować całej strony, a tylko mieć jakieś kawałki tutaj czy tutaj, to właśnie używałam kawałka bibuły. Ostatnio oglądałam filmik zrobiony przez Mary Beth Shaw, znaną też jako Stencil Girl. I Mary pokazywała tam, że na bibule można nie tylko stemplować, ale również drukować. Co prawda wzory, które ona udostępniała w ramach swojego kursu, to były wzory kolorowe, a ja mam jedynie drukarkę biało-czarną. Ale pomyślałam sobie, że przecież nie muszę drukować kolorowych wzorów, mogę sobie wydrukować wzory biało-czarne i dzięki temu mieć własny taki papier typu collage paper. Taki papier można oczywiście kupić, między innymi Tim Holtz ma w swojej ofercie, ale tam kupujemy długą 5-metrową rolkę i po pierwsze, jeżeli chcemy zdecydować się na kilka wzorów, to musimy kupić tych rolek kilka, a to wtedy już wychodzi dosyć drogo. Albo jeżeli chcemy kupić jedną, no to mamy 5 metrów rolki z tym samym wzorem, to też nie zawsze musi nam odpowiadać, bo wzór może nam się w międzyczasie znudzić. Natomiast taka technika pozwala na to, żeby wydrukować sobie tylko to, co nam się podoba i tylko to, co nam jest w danym momencie potrzebne. Ewentualnie mieć w zapasie kilka arkuszy z różnymi wzorami i stosować ich w miarę potrzeb i w miarę tego, na co mamy w danej chwili ochotę. Zacznę może od tego, co możemy wydrukować. Tutaj jest kilka przykładów. Tutaj są freebie, czyli coś, co można ściągnąć z internetu, nie płacąc za to, używając na własny użytek, a większość autorów pisze również, że prace wykonane z użyciem tych grafik możemy nawet sprzedawać, byle tylko nasze prace były nie w formie elektronicznej, tylko w formie papierowej, wydrukowanej, takiej, którą można wziąć do ręki. No i jeżeli chodzi o freebie, możemy mieć albo arkusz w formacie A4, wtedy po prostu sobie drukujemy taki arkusz, albo też kilka elementów, które możemy połączyć, na przykład tutaj miałam prostokątny arkusz nut z fotelem i żeby nie marnować bibuły, zmontowałam sobie w programie typu na przykład PowerPoint dwa obrazki, tak żeby jeden wystawał spod drugiego i teraz mogę sobie tutaj uciąć i mieć dwa oddzielne arkusze z nutami, jeden z fotelem, a drugi takie po prostu zwykłe nuty. Możemy też sobie użyć na przykład różnych haseł ściągniętych z internetu, takich, które napiszemy sami, na przykład w Wordzie jakąś ciekawą czcionką, albo takie, które gdzieś znajdziemy. To były na przykład przykładki do bullet journala i w oryginale taka jedna sentencja była na całą stronę, ale oczywiście jeżeli drukujemy sobie na własnej drukarce, nie ma problemu, żeby sobie to zmniejszyć. Tutaj zmniejszam sobie tak, żeby na jedną stronę weszło 36 takich grafik. To dla niektórych jest dobra wielkość, bo wiele z nich jest zupełnie spokojnie widocznych. Na przykład te tutaj na dole. Spokojnie taka wielkość jest dla nich odpowiednia. Natomiast no niektóre, na przykład te czy te, zdecydowanie były mniejsze, za małe.
Dlatego też spróbowałam wydrukować je w trochę większej wersji i albo akceptuję, albo też mogę sobie powiększać do momentu, kiedy uznam, że to jest właściwa wielkość. Jeżeli natomiast nie znajdziemy wśród darmowych wzorów nic, co nas zainteresuje, możemy na Etsy kupić grafiki płatne. Wtedy możemy drukować je ile razy chcemy i tutaj te wszystkie grafiki to były kupione w ramach jednego artykułu, który kupiłam. To znaczy to był jeden plik PDF, który zawierał kilka stron i każda z nich była w zupełnie innym stylu. Stąd też jeżeli kupujemy jeden collage paper gotowy, to wtedy mamy całą rolkę dokładnie w tym samym stylu. Natomiast tutaj w ramach jednego zakupu mamy kilka stron. Jeżeli nam potrzeba więcej danego wzoru, to oczywiście możemy sobie wydrukować kilka razy. Niektóre z nich są już postrzępione i porwane, bo te użyłam do zrobienia strony, którą pokazywałam Wam na samym początku. Tutaj jest na przykład strona typu druk z gazety. Jest tego spory wybór. Nie jest to droga rzecz. Pojedynczy zakup to jest kwestia 10-15 zł za kilka stron, kilka projektów, natomiast możemy wykorzystywać je później wielokrotnie. Jeżeli na przykład uznamy, że te cyfry są za duże do naszego projektu, tak jak poprzednio pokazywałam, nie ma problemu, żeby je zmniejszyć i używać je 2, 4 czy 6 razy mniejsze, takie jakie nam akurat w danym momencie odpowiadają. No, skoro już wiemy, co możemy wydrukować, to pokażę Wam, jak możemy to wydrukować, żeby nie zapchać drukarki i żeby rzecz zakończyła się sukcesem. Bibuła, którą kupiłam z gramaturą 18 gramów na metr kwadratowy, o ile dobrze pamiętam, ma format 38 na 50 cm, co oznacza, że można z niej wyciąć około 3 arkuszy, z każdego arkusza około 3 arkuszy w przybliżeniu wielkości A4 i zostaje jeszcze taki fragment bibuły, który można użyć na przykład do stemplowania, tak jak to pokazywałam na początku. 100 arkuszy bibuły kosztowało mnie około 15 zł, w tym również wchodziła darmowa przesyłka i do dzisiaj nie wiem, czy to była jakaś szalona promocja, czy błąd, czy też tyle, bo to po prostu kosztuje, bo wydawało mi się, że za samą przesyłkę zapłacę prawie drugie tyle. I oczywiście, jeżeli spróbujemy samą bibułę włożyć do drukarki, to drukarka nie poradzi sobie z wydrukiem. Dlatego też używamy kartki papieru A4. Taka kartka, oczywiście no w pewnym sensie marnujemy papier, ale po pierwsze taką kartkę można wykorzystywać wielokrotnie, a po drugie możemy używać już papierów, które były wydrukowanych. W każdym biurze jest dostępnych wiele jakichś próbnych, nieudanych wydruków, które no właśnie można do tego celu wykorzystać. Moja kartka jest zadrukowana z jednej strony, tutaj, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy używali kartek zadrukowanych z dwóch stron. Zwykłym klejem, takim w sztywcie, rysujemy tu sobie cienką kreskę na brzegu papieru. Przyklejamy papier. W zasadzie chyba jest obojętne, którą stroną. Jedna strona jest bardziej świecąca, druga jest bardziej matowa. Ja drukuję tak, jak mi się akurat złapie, więc myślę, że nie ma większego problemu i większego znaczenia, którą stroną wydrukujemy. Przyklejamy tutaj brzeg do papieru. No i drukujemy normalnie na drukarce, przy czym według tego, co mówiła Mary Beth Shaw, najlepiej jest, jeśli w drukarce jest w tym momencie tylko jeden papier, jak już łatwiej drukarka to łapie. Ja skorzystałam z jej rady, nie próbowałam wkładać tego na stos kartek, wtedy wyjmuję ten stos kartek, który zwykle leży w drukarce i wkładam tylko tą jedną stronę. Papier można wykorzystywać wielokrotnie, trzeba tylko uważać, bo nadchodzi taki moment, kiedy on się troszkę powygina i już może sprawiać problemy w drukarce, także jedyny raz, kiedy miałam problem, bo papier utknął mi w drukarce, to nie było dlatego, że była do niego przyklejona bibuła, tylko dlatego, że po prostu kartkę wzięłam już za bardzo spracowaną. I właśnie to było problemem, czego kłopotu zresztą usunęłam ją z drukarki i drukarka pracowała dalej zupełnie bezproblematycznie. Ale trzeba właśnie pamiętać, żeby ten papier, na który naklejamy bibułę, był w dobrym stanie. Natomiast tak jak mówiłam, może być z obydwu stron nadrukowany.
No to teraz puszczamy wydruk na drukarkę, wybieramy sobie na komputerze jakiś motyw, który nam się podoba, puszczamy wydruk i za chwilę spotykamy się z gotowym wydrukiem. Tutaj mamy kartkę z gotowym arkuszem przyklejonym do papieru. Ten papier następnie delikatnie odklejamy. To jest miejsce, w którym mogą nastąpić jakieś problemy, jeżeli papier przykleił się zbyt mocno. To brzegi mogą zostać naderwane. Tutaj na brzegach mamy tutaj resztki wydruku, bo nasz papier, tak jak mówiłam, jest mniej więcej A4, ale nie do końca. Natomiast większość jest na papierze. Tutaj niestety przy odrywaniu zrobiłam to za szybko, oderwał mi się kawałek. Natomiast zwykle jest to zupełnie bezproblemowe. Przy czym zauważyłam, że jeżeli klej zdąży zaschnąć, to wtedy odkleja się łatwiej niż wtedy, kiedy jest zupełnie świeży. Także można na przykład wydrukować sobie papier wieczorem i spróbować go oderwać rano, ale też nie ma większego problemu, jeśli odklejamy go od razu. Tutaj był któryś taki papier, gdzie miałam problemy z oderwaniem wydruku. O, tutaj chyba. Tu, ale to wtedy no, po prostu tracimy fragment papieru. Ponieważ i tak drzemy go na kawałki, to nie ma wielkiego znaczenia. Napiszcie mi, czy używacie papieru kolażowego w swoich pracach, czy te rady będą dla Was przydatne, czy też może spróbujecie. Ja jestem bardzo z niego zadowolona, on bardzo fajnie wtapia się w strony. Jeszcze raz Wam pokażę tę kartkę z mojego Arjunala. Przy czym tutaj używałam papieru wyprostowanego i patrzę, że on troszeczkę odróżnia się kolorem od strony, która jest pod nim. Myślę, że jeżeli bym go na początku wygniotła tak, żeby klej mokry dostał się w jego strukturę, to byłby efekt lepszy, chociaż podobny efekt też widziałam na gotowym papierze. Tutaj na tej stronie był używany oryginalny collage paper z napisami. I jak widzicie, też nie jest to idealne wtopienie się w tło, troszeczkę się to odznacza, ale myślę, że to może być właśnie kwestia, że na takim bardziej spracowanym papierze będzie ten efekt lepszy. Więc to jeszcze nie koniec moich testów z kolaż papierem własnej roboty. Was również zachęcam do eksperymentowania i dajcie znać, co Wam wyszło ciekawego. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.